Dzień dobry. A właśnie. 16 stopni mrozu. Nie mrozu. Jakiego mrozu? Temperatura 16 stopni. Słoneczko świeci. Nie ma wiatru. Jest spokój, cisza. A mamy dzisiaj ogółem święta Smingus Dingus. Ale ogółem widzieliście, nawet był Adam smutny. Był smutny, ponieważ nie uzyskał, co miał uzyskać. To właśnie jest bardzo dobra decyzja, ponieważ jest tak. Za dużo alkoholu spożywają. O, bardzo dobrze Krzysztof zrobił, że po prostu przestał pić. Ma silną wolę. No i go serdecznie pozdrawiam. A co jeszcze chcę powiedzieć? Nie wiem, jaka pogoda. U nas jest pięknie. A pozdrawiam Yamaha. Był motorem koło mostu. Też chyba za bardzo nie chcę tam. A właśnie pytał się, czy będę ja w ogóle wracał. A ja powiedziałem, nie wiem. A Yamaha powiedział, że już tam poznałeś. Teraz z nimi nagrywasz i powinieneś tutaj zostać, tak powiedział, sobie ułożysz tutaj życie, bo ja chcę tutaj zostać i ułożyć swoje życie z moją kochaną osobą. Na pewno jak usłyszy to, to po prostu będzie zadowolona. Całą rodzinę pozdrawiam, która też mnie ogląda. Bardzo dziękuję. Ona chyba na pogodę, wiatr nie wieje, słoneczko świeci. A na razie jestem sam w domu. Poszli załatwić sprawy, bo każdy człowiek ma jakieś sprawy, jakieś zajęcia. A bigosi kupułowe zjadłem, jeszcze na talerzu mam, sobie później podgrzeję i później sobie zjem. Co jeszcze? Tak jak powiedziałem, święta nie do końca były takie, jak sobie wyobraziłem, bo chciałbym spędzić święta już z rodziną. Ale do tego wszystko trzeba poczekać. Na moją kochaną Natalkę. Ale ludzie będą gadać, a właśnie mówiła, nie wspominać. A nie, ogólnie nie wspominam. Chyba widzieliście tą żubrówkę, to ja kupiłem. A jeszcze innych gości mieliśmy. Też butelkę wódki kupili, wypiliśmy. Sobie tak świątecznie. A teraz ogółem widzicie, że na świętach jakieś urodziny, imieniny, jakieś inne rzeczy, a niedługo mam właśnie 23 jest Wojciecha, imieniny moje.
będzie coś pomyśleć, też jakiegoś lajta zrobić na imieniny. Po 18 już, za 5 dni. No to sam raz dostanę za reklamę pieniądze od 21. To sam raz wychodzi. A pewne rzeczy. A kiedy do Polski się wybieram? W maju będę, ale w Białymstoku nie będę. Bo byłem. O, dobrze sok kupiłem, kurwa, wody nie ma. Właśnie, bo pokażę wcześniej. Do herbaty, do wody. A zaraz chyba otworzę. O. O. Zaraz pójdę sobie wody. Wezmę. Ja zechciało. O. Soku z malin. Z przygotowaną. O. Właśnie to. O. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mam takie pragnienie. Coś właśnie myślimy, coś innego nagrywać za Arkiem. Bo już ogółem tam się ogółem za długo to wszystko. Trzeba zmiany jakieś. Temu do Lipska jeździliśmy, szukaliśmy kogoś. Ale tam przydałoby się jakaś. Żeby zamieszkała z nimi jakaś kobieta, która chciałaby zamieszkać razem z nimi. Ale sami widzicie, a kobieta będzie to zarwać kłótnia. Właśnie. Tak to jest. No. Przed tym byłem w Lipsku. O, duże miasto. A
są tam te kamienice, nikomu to widzieliście, dworzec. Ponagrywałem parę filmów niedługich. No właśnie to bluzę kupiłem. Fila. Bo to się przyda sam raz. Po tyle rzeczy byłem zostawiłem w Polsce. Ale ogółem do wszystkiego, co mi będzie trzeba, to sobie powoli, powoli dokupię i zamieszkam. Widzicie, chociaż nie mieszkam w spokoju, nie się ułem. A co tutaj były takie kłótnie między nami? Bo to ogółem widzowie to lubili takie coś oglądać, bo oni mieli zabawę. Teraz właśnie robił zabawę Szkodzule Krzysztofa. Bo to panu nie są za bardzo zadowoleni niektórzy, że on tak mnie traktował, gadał głupoty. A ja na niego nic. Sami widzicie coś. Ja na Krzysztofa nagrywam. On nagrywa, że to, o widziałem, Krzysiek nagrywał Jeremkę, całe to wszystko. Że tam straszy niby jakieś te. Ja tam nic nie słyszałem. Ale tak pragnął mógłbym pozbyć się mnie stamtąd, bo ja go męczyłem, tak on mówił. Całe to mógłbym jest osobą dorosłą, odpowiedzialną za swoje czyny, co on mógłbym robi, co on robił, co wyrabia. Czy to jest mógłbym normalne, czy to normalny taki człowiek. Takie rzeczy powinno robić, wygadywać, nagrywać. No a widzicie, pomalowali chatę, no ja, widzieliście, robili to, co ja z Jackiem musiałem i bramę, nie bramę, całe te sprawy, nie sprawy, wszystko musiałem kupować. To są ogółem. To taka jest polska młodzież. No chyba za bardzo nie uwielbiają Krzysztofa. No nie moja wina. Tak zasłużył sobie. Co ja mogę powiedzieć? No właśnie rozmawiałem z Yamahą. Motorem. Był na moście. Sobie jeździ. Fajna pogoda. No co jeszcze mogę powiedzieć? Miłego dnia. To jest taki dzień, widzicie, spokojny, kulturalny. Nie ma takiego czegoś złego, co się powiedział na kogoś. Bo trzeba ludzi szanować w jakiś sposób, a nie wy tak robicie nie wiadomo co.